Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GMP podsumowuje. Jedyna i istotna informacja, uwaga, uwaga, zhakowałem YouTube. Tak, może to dziwnie brzmi, ale zhakowałem YouTube, ponieważ znalazłem haka na 15-minutowy limit, który mi narzucili. Nie będę mówił, o co tu chodzi, natomiast wymaga on mniej pracy od właśnie partowania odcinków, ale troszkę więcej pracy niż takie po prostu wrzucenie odcinka. Ale i tak się cieszę, że mogę ten limit jakoś ominąć, co jest naprawdę wow. I znowu to się stało po prostu przypadkiem. A jeszcze taka jedna ważna sprawa, słuchajcie, bo bym zapomniał. Tak, to jest priorytet Battlefield 4. Kupiłem go, mam deal z kolegą. W czwartek jadę go odebrać i w piątek pojawi się pierwszy odcinek Let's Playa z singla. Ponieważ tak, mam parcie na szkło i na hajs i w ogóle... Nie, na serio, to ja chcę nagrać Battlefield 4, bo jestem ciekaw, co oni wykombinowali w kampanii, czy jest coś nowego, a jako, że mam deal z kumplem, no to... udało się go kupić i dla was go specjalnie nagram, tego singla. On wejdzie, przez jakiś czas będzie się pojawiał. Nie wiem, czy coś kasuje, zrobię chyba przerwę sobie w Wolfiku, przejdę Battlefielda, a potem znowimy Wolfika, tak sobie myślę. Albo będzie się ukazywał jednego dnia wraz z GTA. O, możemy tak zrobić, bo teraz GTA wyszło i po prostu, no, będzie jeden odcinek Battlefielda, a potem jakoś wieczorkiem będzie odcinek GTA, bo te odcinki GTA będą krótkie, więc... Dobrze, piosenka na dziś, która już leci w tle, jest to piosenka zespołu Rainbows z albumu Difficult to Cure z 1981. Jeszcze tej płyty nie mam, natomiast mam singiel właśnie z tej piosenki. Jest to piosenka I Surrender. Piosenka naprawdę bardzo epicka, polecam posłuchać. No i cóż, na tej płycie już nie ma żadnego Jamesa Dio, jest John Lee Turner, jest, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie przekręcił imienia i nazwiska. No i jeszcze jedna rzecz na szybko, którą zdobyłem. No Maciek, przecież to kiedyś pożyczałeś. Tak, ale to akurat jest już mój mikrofon. Kupiłem sobie go, ponieważ myślę, że jest naprawdę genialny. No trzeba go niestety odszumiać, ale... to jest minimalnie, słuchajcie, to jest minimalnie. Jakość dźwięku jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i myślę, że jeżeli już go ogarnę, jakoś go skonfiguruję, to nawet nie trzeba będzie go odszumiać. Anyway, nie dostałem na razie stojaka do tego, więc mam taką naprawdę prowizoryczną budowlę, żeby ten mikrofon w ogóle się trzymał. Także no, czekam na odpowiedź od gościa, od którego kupowałem mikrofon, bo napisał, że w zestawie jest stojak, a tutaj go nie ma. Taki stojaczek powinien być, taki malutki, może go widać, nie wiem. O, może teraz widzieliście. No i tego stojaczka nie mam w zestawie tutaj, a w opisie był, więc będzie ciekawie. Dobrze, przejdźmy już do podsumowania tygodnia i do pytań. Okej, a więc przez ten tydzień przesłałem 9 filmów, liczba widzów na dziś to 1569, liczba wyświetleń na dziś to 448 538, a liczba lajków na Facebooku to 172. Przejdźmy do Google Analytics. Okej, a więc przez ten tydzień przyszło mi 4382 wyświetlenia, to jest 30% mniej niż w poprzednim tygodniu, no ale rozumiem, było to partowanie i to między innymi dlatego pewnie, a przypominam, że te filmy prywatne i niepubliczne potem tracą te wyświetlenia i w związku z tym, no to też może wpłynąć na to. Tak samo tutaj z czasem, 10 mniej 6 godzin oglądania, 107 ocen pozytywnych, 91 komentarzy, tutaj akurat więcej, bo 20% więcej, 0 ulubionych. I 5 subów więcej. Słuchajcie, tak mam jakoś przestój na kanale, może to właśnie jest związane z tymi partami, ale mam nadzieję, że się to rozrusza i że wrócimy do tych czasów, kiedy 20 widzów tygodniowo mi przybywało. Oczywiście bardzo mnie nie zależy na tym, żeby wiele osób do mnie przychodziło, bardziej zależy mi na tym, żeby ktoś to oglądał, aniżeli... że zawsze się cieszę, kiedy więcej osób będzie mnie oglądało, aniżeli mniej, no bo... jestem bardziej wtedy usatysfakcjonowany z tego, że jakiś odcinek się bardziej podobał, jak na przykład ta ostatnia seria z GTA. A propos najpopularniejszych filmów. Skin Magi, intro do GTA właśnie, 66 odcinek od klasika, poprzednie podsumowanie, pierwszy odcinek Kolinka, Płomienna Różdżka, pierwszy odcinek GTA, tutaj znowu odcinek od klasika ostatni, pierwszy odcinek od klasika i Szpica z Malucha Racera. Dobrze, tak były dawane oceny pozytywne. No i tutaj wam pokażę, jak to wygląda. O, już nie będę przedłużał. Tak na szybca. Tu 0 do 0, no to nie ma co pokazywać. Komentarzy, no może nie było aż tak dużo, aczkolwiek dziękuję za te wszystkie. Tutaj było dużo, bo były dyskusje, a ja lubię dyskutować w komentarzach, więc fajnie było pod intrem do GTA.
Była taka długa rozmowa. No i subskrypcja, jak to szło, jak to odchodziło. 20 do 15, właśnie. Tak, tak, tak. Przychodziliście, tu aż 10 subskrypcji było, a tak odchodziliście. Nie wiedzieć czemu. Ja naprawdę chciałbym wiedzieć, za co tracę tych widzów. Bo zawsze mówię wam, żeby jak odchodzicie, to żebyście zostawiali informacje dlaczego, to żebym mógł się poprawić. No ale tak, no nowych widzów mam za Reckę Polka Drivera, za drugi odcinek Hardcore'owego Kwadratu, Kwadrata, czwarty odcinek Czarnobyla, pierwszy odcinek Kolinka Czwóreczki, drugi odcinek Radna Belniczyni Stalingradu, pierwszy odcinek Cyber Soldiera, pierwszy odcinek GTA, 8-7 przez kanał, 1-1 za re-upload, co ciekawe, dostałem za re-upload Shifta dwójeczki, tak samo za trzeci odcinek od Klasika, tak samo za 67, tutaj się walnąłem w opisie chyba. 34 odcinek tak samo, poprzednie podsumowanie, 0-1 przez polecany kanał i 2 zamknięcia kont. No i dobrze, jeszcze tutaj, no w miarę normalnie, bo mężczyźni to 87,5%, to jest 3600 wyświetleń, a kobiety to jest 470 wyświetleń, no i w miarę rozłożone tak jak zawsze. Dobrze, przejdźmy do pytań, bo troszkę ich jest. Czy nie jesteś zły ze względu na moją szkaradną twarz, zaniżając ci oglądalność? To ty chyba nie widziałeś brzydkiej twarzy. Słuchaj, no każdy wygląda jak wygląda, nie da się tego zmienić, no chyba, że masz w kij kasę i pójdziesz na operację plastyczną, ale... No, w sumie nie masz krzywego ryja, jesteś porównywalny do mnie, tak szczerze powiedziawszy. Nie chcę, żeby tutaj chłopak oceniał chłopaka, niech dziewczyny cię oceniają, może tak, bo... Dla mnie bardzo mnie przypominasz. Czy chcesz, abym nagrywał więcej pytań wideo? Jasne, bo jak na razie, mimo że praktycznie w każdym odcinku mówię, że byście nagrywali te odpowiedzi wideo, to takich nie ma i ty jesteś drugą osobą w ogóle, która w historii tego programu, która odpowiedzi wideo nagrywa. Czy nie boisz się udostępniać swojego Skype'a dla każdego? Nie, ponieważ po pierwsze jest to Skype dla widzów i mam prywatnego Skype'a, a po drugie no... Tam generalnie tylko piszę z ludźmi, a nie gadam, więc... Spoko. Słuchasz, winyli kupujesz. No, totalnie. Nie denerwują cię ciężkie pytania o tematyce religijnej i o sytuacjach, które być może nigdy nie nastąpią. Ha, widzę, że to jest takie nawiązanie do pytań od Majstera16Q, które pojawiły się w poprzednich odcinkach. No słuchaj, pytanie jak pytanie, tylko... No pytania są fajne i są grubo rozkminowe. W tym odcinku, z tego co pamiętam, także takie pytania będą, więc... Wow. Podobają mi się takie pytania, bo zmuszają do myślenia, ale... Nie podobają mi się troszkę, ze względu na to, że to jest bardziej program dla jajec, program rozrywkowy, aniżeli właśnie jakiś program filozoficzny czy coś, także... fajnie jak się od czasu do czasu takie pytanie pojawi, bo będzie na poważnie i tak fajnie będziemy odpowiedzieć, natomiast jeżeli... będą takie pytania się pojawiały częściej, to nie wiem, zmienię nazwę, podsumowuję na... rozkminia. Jak zacząłeś słuchać metalu? Mógłbym to podzielić na dwa wątki, że tak powiem, natomiast wszystko się wzięło tak naprawdę od jednej osoby. Metalu zacząłem słuchać 2 lata temu, przy czym zajawki miałem już 3 lata temu, kiedy z moim kumplem Mysem, którego serdecznie pozdrawiam, zaczęliśmy tworzyć Need for Speed Most Wanted Story. I wtedy pojawił się Linkin Park, w którego po prostu wpadłem i był moim pierwszym ulubionym zespołem i mam do dziś jego 2 płyty, czyli Hybrid Theory i Minutes to Midnight. Chciałbym jeszcze zdobyć Meteorę, ponieważ do Meteory mam naprawdę wielki sentyment, no a szkoda, że teraz Linkin i zamienili się w taki bardziej elektroniczny zespół, aniżeli metalowy. Ale dobrze, ale jeszcze był drugi wątek, który odnosi do gościa, który mi się naprawdę bardzo spodobał. Mysu również mi go pokazał. I był to Weird Al Yankovic. Puścił mi on parodię Nirwany, Smells Like Nirvana. Ona mi się tak spodobała, że po prostu wpadłem w Yankovica, słuchałem go praktycznie cały czas. No i tak to się rozwinęło. No i tak to trwało jakoś do czerwca 2011 roku, kiedy po raz ostatni włączyłem radio, bo słuchałem Linkin Parka i właśnie Offspringa i tych jakichś tam pojedynczych zespołów, przeplatając to z radiem. I ostatni raz włączyłem radio, kiedy usłyszałem na antenie radia, już nawet nie pamiętam którego, Justina Biebera. I kiedy dowiedziałem się, że to Justin Bieber, powiedziałem: nie, już nigdy nie włączam radia. I kiedy właśnie się dowiedziałem, że Bieber to chłopak, a nie jakaś dziewczyna, bo byłem na początku przekonany, że to jakaś kolejna Beyoncé, Britney Spears czy ktoś to śpiewa, a to się okazało, że to chłopak śpiewa. I także ostatni raz wtedy włączyłem MTV i coś to mnie przekonało, że MTV jeszcze coś ma w sobie, aczkolwiek już tak nie ma.
jest to, że puścili Baseballsów. Wtedy było o nich w miarę głośno, bo wypuścili właśnie nowy singiel Hello i po prostu zakochałem się w Baseballsach. Dlaczegoż to? Z jednej poważnej i prostej właściwie rzeczy, że biorą dzisiejsze hity, właściwie komercyjne hity, a nie takie hity, bo to trudno nazwać hitami, jak coś jest łup. I biorą takie zespoły, te bądź jakieś wokalistki pop, wokalistów pop, komercyjny pop, ja bym to nazwał. No i przerabiają to na rockabilly z lat 50-tych, 60-tych, co brzmi naprawdę genialnie, no i wszystkie albumy Baseballsów polecam. No i zacząłem to słuchać i nagle tak spadło, ponieważ zacząłem również grać w Battlefielda Vietnam i zakochałem się po prostu w Kingsach. Kings, epicki zespół. No i po prostu z tego nu metalu, z tego napyżania, nagle wlazłem na drogę czystego rocka, oldschoolowego rocka. No i tak sobie go słuchałem w wakacje, aż doszedłem właśnie do Jankowicza, znowu wracam do Jankowicza, kiedy parodiował on Twisted Sister. Twisted Sister i potem na wakacjach, kiedy sobie słuchałem jednego z takich zespołów, czyli Foreignera, pomyślałem sobie, no... Tak mnie ta piosenka wciągnęła, może by posłuchać więcej. No i tym samym moim pierwszym true metalowym zespołem, takim starym, był właśnie Twisted Sister. I w ten sposób tak naprawdę wkręciłem się w glam. Potem poszedł Was, poszedł Quiet Riot, poszło tak naprawdę wszystko. Poznałem Bless Sabbathów, no i tak to się rozwija do dziś. Ostatnio bardzo mi się spodobał Halloween, czyli tak zwany przeze mnie happy metal, ale szczerze to jest chyba power metal, jeśli dobrze. Garam, także kto wie, czego będę słuchał za 2 lata. Czy uprawiasz jakiś sport? Regularnie na dzień dzisiejszy nie. W miarę niedawno skończyłem regularnie uprawiać pływanie i to w miarę zawodowo. Dlatego, że mi godziny nie pasowały, bo kto by chciał o 6 rano pływać i wstawać jakoś o 5 rano, żeby pójść sobie popływać. No dobra, teraz wstaję o 5.20 rano, żeby dojechać na 8 do szkoły. Po prostu sobie nie wyobrażam, żeby wstać o 5 rano, żeby pojechać na 6 na basen, popływać przez 45 minut i potem po tym basenie zdychany wrócić w to samo miejsce, ponieważ mieszkam koło mojego byłego gimbazjum i jeszcze iść do szkoły na kilka lekcji, co w ogóle mi odpadało i tak by było codziennie. No i dlatego chyba zrezygnowałem. Jeszcze kiedyś mówiłem, że uprawiałem w miarę regularnie, jeżeli tak to można nazwać, taniec towarzyski turniejowy, czyli tam cha-cha-cha, walce, foxtrot, te wszystkie różne rzeczy. Teraz aktualnie, jeżeli jakiś sport jest, to moim ulubionym jest siatkówka. Pod koniec roku szkolnego mam wycieczkę do Warszawy. Czy dałoby się zorganizować jakieś spotkanie? Nie mówię nie, ale i nie mówię tak. Dlaczegoż to? Ponieważ po pierwsze, to tak naprawdę będzie szkolny sezon wycieczkowy, czyli ja też mogę gdzieś pojechać, więc wtedy jak ty będziesz w Warszawie, to ja mogę być, nie wiem, gdzieś za granicą na przykład. Po drugie, co, gdzie, kiedy, jak i tak dalej. To znaczy, jeżeli będziecie na terenach praskich, co nie wątpię, bo Stare Miasto i te różne, przeróżne właśnie rzeczy związane z Pragą i na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, czy takie różne rzeczy, które warto zobaczyć w Warszawie, no to na stówę wam zagwarantują pewnie, więc tutaj będzie mniejszy problem, ale gorzej z godzinami, ponieważ wy możecie być w tych miejscach, gdzie ja bym mógł dojechać, w czasie, kiedy ja bym na przykład miał lekcję, co by trochę odpadało. Bo ja mam tak, że raz kończę o 12.30 lekcję, a raz siedzę do szkoły do 16.10, więc to mam bardzo... To zależy, który dzień po prostu. Natomiast jeżeli już by do takiego spotkania doszło, to myślę, że jeżeli ktoś z moich widzów, jeżeli ktoś to ogląda i chciałby się ze mną spotkać, to by wtedy była możliwość, tak myślę, żebyśmy się umówili po prostu i byśmy się spotkali, pogadali czy coś. Nie musiałbym też jechać sam, mógłbym kogoś zaprosić. A jak już mówimy o spotkaniach, to jeżeli będzie YouTube Meetup, to na 99,9% też tam będę, bo chcę być na tym YouTube Meetupie, bo jest zawaliście. Dlatego nie będę sam, już powoli zapraszam ludzi. Próbuję przekonać Locie, chociaż ona już jest chyba przekonana, próbuję przekonać Bogusia. Roju, który ze mną był ostatnio, no to i rozwalał wszystkich, no to już mówił, że chce bardzo jechać i Gotmana też nam mówi, nie lękajcie się. Także jeżeli dojdzie do konfrontacji z Boguś kontra Negatyw, kontra Roju, to możecie liczyć naprawdę na wielką rozwałkę i już się tego spotkania boję. Rocker, jak masz na imię? Już to kiedyś mówiłem, mam na imię Bartosz. Tak jak tamten fiut na drugie, a ja mam na drugie Maciej. Tak, to jest dziwne, to jest popaprane. Tak się składa, że też mam świta dwójeczkę. Moje pytanie.
którego się chyba domyślasz. Jest szansa, abyśmy razem zagrali. Wow, patrzę, też mam Shifta 2, nawet 2 Shifta 2, bo ten trafił mi się naprawdę bardzo tanio i był kolekcjonerski, więc sobie go kupiłem. A co do gry na multi, to raczej słabo ze Shiftem, ponieważ ja go przechodzę i usuwam, jeszcze robię recenzję oczywiście. I no i to koniec. Jeżeli chcesz pograć ze mną na multi, to można po ostateczności uruchomić Modern Warfare 3, bo w to ciupie całkiem często. Jak sądzisz, jaki będzie twój status na YouTube za X lat? Za X lat? No to będzie status Y. A tak na serio, jak sobie tak patrzę, jak ten mój kanał się rozwija. Jak zaczynaliśmy z MNM Studio, to w pierwszy rok zarobiliśmy 36 widzów. I to było o wiele dużo, bo nie spodziewaliśmy się, że przez rok tyle osób do nas przyjdzie. I praktycznie te wszystkie osoby nas oglądały. Potem od lipca do lipca, czyli 2011-2012, czyli mój pierwszy rok kariery solowej, tak to nazywam, to wiem od 150 cirka widzów do... Ile to było? Coś między 300 a 400. Ale na przykład drugi rok, skończony już przeze mnie, w lipcu, to już 1354 widzów, bo przed chwilą sprawdzałem, więc wiem. Czyli mi jakieś 1000 podskoczyło do góry. Jeżeli byśmy liczyli tak wprost proporcjonalnie, jakby to rosło, to ile wtedy było? Jakieś no 300 do góry, teraz 1000, więc to się nie mnoży razy do góry, ale no daje 700 więcej, więc teraz powinno być 1400 plus, więc by było jakieś 2700 za rok. To tak to by szło wprost proporcjonalnie, natomiast może coś się zdarzyć, że mi ten licznik nagle tak skoczy. No i byłbym wtedy naprawdę bardzo zadowolony, aczkolwiek się cieszę z tego wyniku, który teraz mam, bo ja cały czas myślę w odniesieniu do tego starego YouTube'a, także wtedy to był naprawdę bardzo duży sukces przekroczyć tysiaka, więc jestem naprawdę z siebie bardzo zadowolony. Zauważyłeś, że większość moich pytań zaczyna się od co uważasz, co sądzisz? Tak, zauważyłem to, ponieważ nie oglądam tego filmiku pierwszy raz. Nie czytałeś Harry'ego Pottera? Nie, jakoś mnie to ominęło, szczerze powiedziawszy. Aczkolwiek jakoś na razie nie zamierzam tego czytać, bo na razie chcę skończyć Wiedźmina. Może potem się za Harry'ego wezmę. Kto wie. Fapałeś? Pomijając to, że to pytanie w miarę nie pasuje do tego programu, to mogę powiedzieć, że nie. Ale znam kogoś i wy też go znacie, bo chyba raz bądź dwa wystąpił na moim kanale. Tak, chyba dwa, w tym jeden live to był. Który nazywa się zawodowym fapaczem. Nie wiem, co on tam robi i nie wiem, czy to jest prawda, ale tak się mianuje, więc... Jest moim znajomym, co gorsza. Załóżmy taką sytuację. Pewnego razu budzisz się jakby nigdy nic, ale orientujesz się, że coś jest nie tak. Jak się okazało, po niedługim spenetrowaniu twojego mieszkania nie ma tu żywej duszy. Na zewnątrz też nikogo nie ma. Samochody są pozostawione, mieszkania pootwierane, na ulicy walą się różnego rodzaju plecaki, torby i inne rzeczy. Wszędzie słychać głuchą ciszę. Jak się okazało, w jednej chwili cała ludzkość wyparowała i zostałeś absolutnie sam. Co byś zrobił w takiej sytuacji? No właśnie, w odniesieniu do pytania Konrada. Dobra, jedziemy. Co bym zrobił? Prawdopodobnie bym padł na kolana i zaczął rozmawiać z Bogiem. No bo sorry, no. Wstajesz z łóżka i nikogo nie ma. Wyparowała cała ludzkość, a ty jakoś zostałeś. Czyli to nie była żadna epidemia, tylko jakiś cel wyższy, bo to niemożliwe, żeby był jakiś wyjątek od... zniszczenia świata i tylko jedna osoba przeżyła. To jest troszkę nierealne według mnie. Także to musi być jakieś... To coś wyższego musiało spowodować, że ja akurat zostałem wybrany, żebym został na tym świecie. Więc tak, to chyba bym zrobił. Padłbym na kolana i zaczął rozmawiać bądź modlić się do Boga. Nie wiedziałbym po prostu co zrobić, bym... Byłby totalny spontan, ale chyba to bym zrobił w pierwszej kolejności tak naprawdę, bo... God! Samemu na świecie jest trochę nudno, nie wiem, dla kogo robić filmików. Załóżmy, że musisz spędzić resztę swojego życia w jakiejś konkretnej grze. Stąd też moje pytanie, jaka byłaby to gra, w jakiej chciałbyś spędzić resztę swojego życia i dlaczego wybrałeś akurat ją? Hail to the king, baby. Tak, bym wybrał Duke Nukem. Nie wiem, czy bym akurat wybrał właśnie Foreverkę. Ogólnie powiedzmy, że całą serię Duke Nukem. Dlaczegoż to? Ponieważ jestem fanem Duke'a, uwielbiam tego bohatera. Nawet nie grałem we wszystkie gry, ale on już jest moim ulubionym tak naprawdę ze względu na jego styl bycia. Ktoś się mnie już kiedyś chyba pytał, jakiego bohatera chciałbym się wcielić. Powiedziałem, że w Duke'a. Uwielbiam go za jego humor, za jego teksty, za jego styl bycia, może tak powiem. Dlatego chciałbym być Duke'iem. O, kto by nie chciał. Gdybym był dziewczyną, to bym powiedział, chciałabym być Tomb Raider. Ale jako, że jestem facetem, to wybieram Duke'a. No i Duke to jest kozak. Lubisz nocne wypady z kolegami?
Wypady zawsze spoko, nawet nie nocne, tak po prostu sobie gdzieś pojechać, gdzieś połazić też jest fajnie i po prostu przy okazji pogadać. Jeden był taki nocny wypad, kiedy sobie poszliśmy i po prostu sobie siedzieliśmy i gadaliśmy o muzyce. Gadaliśmy jakoś do 21. A teraz moi kumple coś planują z ASG, żeby się zebrać, coś tam pojechać, bądź po prostu się zaopatrzyć, postrzelać, także myślę, że do nich dołączę. Nawet nie na nocne, na normalne. I będzie zawaliście, mówię wam to. Może nawet dla was coś nagram, kto wie. Czy jednak mimo wszystko możesz przyczepić tę naklejkę Coca-Coli w następnym odcinku podsumowania? Nalegam. Niestety nie ma ich już, ponieważ uległy przecięciu, one teraz tak wyglądają i będą tutaj jakoś tak ładnie wisiały w tym miejscu, więc so sorry, pozbyłem się ich rasa dobrze. Czemu kupujesz aż tyle gier? Ostatnio tak naprawdę tyle gier kupiłem, ze względu na to, że kupiłem ten konwerter do konsol, nagrywarkę do konsol, żebym mógł dla was nagrywać gry jakieś z konsol, nie tylko z peceta. A wcześniej, no, przez pół roku chyba nie kupowałem żadnych gier, albo przez ładne kilka miesięcy, także... Po pierwsze chyba dla kolekcji, po drugie, że na różne takie starsze konsolki rzadko się te gry pojawiają i w takiej cenie akurat, więc tutaj łapię okazję, a po trzecie, no, bo lubię, bo to jest... Po prostu to jest moja kolekcja i nie dość, że lubię kolekcjonować gry, jak dobrze widzicie, to lubię także w nie grać. Więc a nuż mi się zachce jakąś grę zagrać, to sobie pokam po prostu. Czy pieniądze, jakie zarabiasz na YouTube, jako tako zwracają swoje wydatki na przeróżne gry? Szczerze to nie. Ostatnio mówiłem, że przeznaczyłem ostatnią wypłatę z YouTube'a na konwerter do konsol, do nagrywarkę do konsol i jeszcze dziadkowi musieli się do tego dołożyć jako prezent. I szczerze, te wszystkie gry, praktycznie wszystkie, to są kupione za pieniądze z kieszonkowego oraz za zbieranie po prostu pieniędzy, z kolekcjonowania tam z jakichś zarobków bankowych, etc. Także no... Staram się kupować bardzo tanio i często się zdarza tak, że jeżeli jakaś gra... Dobra gra przekracza 20 zł na licytacji, albo na przykład, nie wiem, za 5, to już jej nie licytuję. Staram się naprawdę bardzo tanio kupować te gry. Chociaż jak jest jakaś unikatowa gra, unikatowy tytuł, unikatowe wydanie, to jestem gotów dać troszkę więcej. No było na przykład w przypadku Duma. Te wszystkie gry, które tutaj widzicie, były w większości kupione po kosztach poniżej 20 zł za sztukę. Niektórym po prostu po 5 zł za sztukę by była wyprzedaż. Dlatego tak często kupuję gry, bo właśnie jest taka okazja. Jakie gry planujesz nagrać na PS2? Otóż na razie jest Wolfik, potem mówiłem, że będzie Call of Duty Big Red 1 i Call of Duty 3. Na razie tak planuję nagrywać te gry, to się troszkę zejdzie, bo te misje są naprawdę długie. Przy okazji zakupiłem już kabelek, który dodaje mi możliwość konwertowania sygnału w najlepszej jakości z Xboxa oraz z konsoli Nintendo, także może wam się pojawić coś z konsolki. Dochodzą możliwości nagrywania z konsolki właśnie Microsoft Xbox i dochodzi możliwość nagrywania z Nintendo 64 oraz Nintendo GameCube, które posiadam. I no... Jeszcze będzie PSX oczywiście, coś się nagra. Najczęściej będą to szpice, aczkolwiek no jeżeli znajdę jakiegoś FPS-a bądź jakąś grę, z której mogę nagrać serię, no to nagram. Czy kupisz kiedyś PlayStation 3 albo Xbox 360? Jeżeli nadarzy się okazać, że te obie konsole dostanę w miarę tanio, to oczywiście kupię, ponieważ jako, że jestem maniakiem i fanem gier wideo i kupuję oczywiście po kosztach i bardzo tanio to, co mi wpadnie w łapy, to myślę, że znajdę te konsolki w mojej kolekcji, bo one po pierwsze są legendarne, a po drugie no to jest kwintesencja siódmej generacji. No jeszcze jest Wii, o którym tutaj nie napisałeś, ale postaram się mieć wszystkie te konsolki siódmej generacji, te najważniejsze. Uważasz, że konsole to fajna rzecz, czy raczej nie podoba ci się ten sposób grania, zwłaszcza jak danych gier nie ma na PC? Tak naprawdę konsole to kwintesencja gier, ponieważ kiedyś komputery były bardzo, bardzo słabe i generalnie były przeznaczone do pracy, dlatego między innymi takie Atari 2600 było naprawdę wielką rewolucją. No i kupowało się i się grało, bo kupowało się dzieciakom, żeby miały rozrywkę, no i jeżeli ktoś miał Atari w domu, to zwłaszcza w Polsce, to był bogiem po prostu. Oczywiście, no wychodziły gry na komputer, aczkolwiek konsole wtedy wiodły prym, no był jeszcze ten krach w latach 80. między trzecią a czwartą generacją, ale potem to się bardzo rozwijało, no i teraz coraz bardziej jestem przychylny ku konsolom i pomimo tego, że naprawdę bardzo długo grałem na PC-tach, to dostrzegam plusy grania na konsolach. Bo w niektórych momentach pad naprawdę dobrze się sprawuje i lepiej niż na przykład moje wyczucie na myszce i na klawiaturze. Oczywiście często dostrzegam jakieś plusy w graniu na konsolach, jak na przykład pad od czasu do czasu jest dla mnie lepszy czasem niż mysz i klawiatura w FPS-ach, chociaż
bym musiał naprawdę bardzo, bardzo długo grać na padzie, żeby dojść do doskonałości, jaką już opanowałem w myszce i klawiaturze. Ale no, czasami jest to lepsze, szczerze powiedziawszy. Chociaż każdy pad rządzi się swoimi prawami. Inny jest pad od PS2, inny jest pad od Xboxa, inny pad jest od GameCube i tak dalej. A jeszcze inny jest na przykład od starych oldschoolowych konsol pokroju Atari 2600 bądź Sega Master System. Anyway, konsole to jest coś dobrego i myślę, że jeżeli ktoś nigdy nie grał na konsoli, to powinien spróbować, bo pomimo tego, że ja przez 7 lat grałem tylko i wyłącznie na kompie, to przekonałem się do konsol i konsole mnie przekonały, między innymi swoimi tytułami, które na te konsole wyszły. No i to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, jeżeli czekacie na kolejny odcinek, zasubskrybujcie mój kanał, a jeżeli macie jakieś pomysły bądź coś, to piszcie komentarze. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, już niedługo, nara.